Końsy na każdą platformę, płatność SMS, PaySafe Card oraz przelewem, a także 7% końsów więcej z hasłem Lachu. Zapraszam na fifacoins.pl. Link w opisie. Siemanko ludzie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście z FIFA 16 Ultimate Team. Przed nami odcinek specjalny, miałem go wstawić wczoraj z okazji moich imienin, czyli Dnia Świętego Patryka. Jak widzicie, cały skład zielony. W tamtym roku robiłem taki skład, więc w tym roku postanowiłem zrobić również taki sam. Dlatego zagramy sobie oczywiście turniej z okazji Dnia Świętego Patryka. Mnóstwo zielonych rzeczy wszędzie na całym świecie. Także zielone piwa, zielone ciuchy, wszystko na zielono. Wielkie święto w niektórych państwach. A ja powiem wam szczerze, że tak średnio obchodzę te imieniny, jakoś bardziej wolę obchodzić urodziny. No i słuchajcie, tak zbudowałem sobie mój skład. Powiem wam, że nie kupujcie tych zawodników, to jest totalnie nieopłacalne. One mają tylko inne kolory kart, overale mają takie same. I przez co na przykład Long kosztuje 23 tysiące, a załóżmy taki McLean, który jest srebrną kartą normalnie, tutaj kosztuje 50 tysięcy, więc u mnie to było naprawdę no dość drogo za niektórych zawodników. Zobaczmy sobie jeszcze na innych. Na przykład taki Coleman 28 tysięcy, totalnie za nic, za to, że tylko macie kolor, ale postanowiłem dla was właśnie kupić to wszystko i zagrać swój mecz. Także uzupełnię sobie ławkę rezerwowych i zaraz gramy pierwsze spotkanie oczywiście w tym turnieju, tak jak już wspominałem. Okej, zobaczmy na skład mojego pierwszego przeciwnika, co my tu mamy, 4-3-3-4 wariant. Tak prezentuje się jego skład, no praktycznie ta prawa cała strona to jest taka jak u mnie, z tym, że on kupił normalnych zawodników, nie zielonych, u mnie to wygląda bardziej na zielono, podoba mi się ten kolor po prostu kart, to też muszę przyznać, także no jestem ciekaw jak pójdzie w tym spotkaniu, to jest pierwszy mecz, dzisiaj w ogóle jeszcze nie grałem, także boję się, że to pierwsze spotkanie moje w ciągu dnia może nie być dobre, nie wiem czy wy też tak macie, ale ja tak mam, że mój pierwszy mecz, który gram w ciągu dnia jest najsłabszy, po prostu tak mi się tragicznie gra, że to jest coś niesamowitego, ale zobaczmy long, a może longshota walniemy. O, ładnie to zrobił McGiddy. Wjeżdża w pole karne McGiddy, ale jak przepchnięty, bardzo łatwo. Co oni zrobili w ogóle z McGiddym w tej FIFA, to jest naprawdę masakra. Koleś, który był mega OP w poprzednich FIFAch, w tej tak naprawdę jest bardzo, bardzo rzadko używaną kartą. No i to musi być bramka obok bramkarza, delikatnie. Jak to nie wpadło? Aż chyba uderzyłem w myszkę i w biurko niechcący. No masakra. Jak on tego nie trafił? Specjalnie chciałem uderzyć właśnie delikatnie, żeby nie trafić w bramkarza, tylko obok niego. No i nie wyszło. No, może teraz. Zobaczcie, jaka ładna akcja. Przyjęcie w polu karnym. Myślałem, że będzie 1-0. Jak on przyjął tą piłkę? To był long chyba. Dlaczego? Odbiła mu się gdzieś od głowy, od nogi. Nie wiem, jak on to zrobił. No ale powinno to być lepsze przyjęcie i mogłaby być jeszcze bramka może z tego. Wiem, że kąt był dość ostry, ale chciałem sobie podejść i na spokojnie uderzyć, no ale nie pykło, że tak powiem. Może teraz, strzel to! No patrzcie, wiecie co? To jest jedna z rzeczy, które mnie tak mega wkurzają w tej grze. Oczywiście w tej wersji, bo w poprzedniej tego nie było. W poprzedniej FIFA wasz zawodnik nie podbiegał na linię strzału, akurat jak uderzacie. To jest tak bez sensu zrobione i to nie mówię teraz w kontekście tego meczu, tylko ogólnie tak mnie to mega wkurza zawsze. Dlaczego jak oddaję strzał, to koleś akurat wtedy postanawia tam przebiec sobie. No może... Jest! W końcu od słupka. Nieudany trik McGiddy'ego. Ta piłka gdzieś tam się odbiła jeszcze do obrońców. O, zobaczcie tutaj jeszcze raz McGiddy spin, które jednak nie okazało się skuteczne, ale piłka spadła pod moje nogi, więc troszkę farta i mamy 1-0. Początek, co ja mówię, koniec pierwszej połowy spotkania. Ale ładna piłeczka. Holahan, on jest lewonożny, to muszę pamiętać. Także spróbujmy może podać. Jest! 2-0! Pięknie, prawą nogą zaliczył asystę, ale bałem się właśnie uderzać prawą nogą pod poprzeczkę, bo pamiętałem jeszcze z poprzedniej FIFA właśnie, kiedy budowałem skład z Hulahanem, tym właśnie zielonym, że on był lewonożny, a to jest druga bramka Irlanda. Będzie jeszcze jedna, tak jest, 3-0. 45 minuta, ależ końcówka tej pierwszej połowy niesamowita. Long strzela bramkę po dośrodkowaniu, tu Ward chyba tak ładnie podłączył się pod akcję, zobaczcie. Te wrzutki właśnie na długi słupek są strasznie OP w tej FIFA. Popróbujcie sobie jak gracie. Mój przeciwnik nie oddał jeszcze żadnego strzału na moją bramkę, ani nawet niecelnego, także zero strzałów, zero celnych oczywiście. No i jedziemy z drugą połową, teraz trzeba jakoś się skupić na tym, żeby ten mecz jak najszybciej się zakończył, żeby on zragequitował, także trzeba go do tego zmusić. Zobaczmy. Aj, spalony.
Piękne podanie, long w polu karnym. To co ja tutaj zrobię? Chyba, że uderzę lewą nogą. Dlaczego nie strzelił wcześniej? Naciskałem już właśnie. No, Hulahan strzel tą. No jakim cudem to nie weszło? Czekajcie, jeszcze będzie teraz dobitka. O ile mi się uda to strzelić, jeszcze... No nie, obok słupka, mogło być 4-0. Ale coś nie chce wpaść, ta czwarta bramka. Może teraz. O Boże, ale... No nie, no, aż za taką bramkę to mi wstyd po prostu. Jakim cudem to weszło? Nie mam pytań, ledwo ta piłka się wtoczyła do bramki, no ale mamy 4-0. Zobaczcie jak huknął, chociaż tutaj bardzo ładne podanie Hulahana. Ale McGiddy, no delikatnie obok bramkarza. Tak chciałem, żeby wykorzystał właśnie tę sytuację na początku meczu, ale zrobił to dopiero teraz. No ale mamy 4-0. No, jeszcze jedna McGiddy, 5-0, 72 minuta spotkania. Rage quituj, koleś! I to jest właśnie dziwne, zamiast rage quitować, to koleś będzie teraz trzymał pada. Aj, czyżby wyłączył może konsolę? Zobaczmy, 5-0. Kółeczko się kręci, jest w polu karnym i zaraz powinien być rage quit. Tak jest, mamy rage quit, więc idę szukać mojego drugiego przeciwnika. No i oczywiście pora na drugą rundę. Zobaczmy jeszcze na statystyki. No i statystyki tego spotkania chyba... Zobaczcie sami na statystyki tego spotkania. Nic tutaj nie muszę dodawać. Chociaż posiadanie piłki miał lepsze. Wiecie co, postanowiłem sobie zrobić coś innego jeszcze i dać każdemu mojemu zawodnikowi soczek. Także zobaczcie sobie na statystyki, jak to wszystko się będzie prezentowało teraz. Przejdziemy sobie po całym składzie. Także jeśli interesują was jakieś statystyki, możecie sobie zatrzymać. Napiszcie oczywiście, co ciekawego wyłapaliście. Na przykład tutaj widziałem, że McCarthy ma 86 podań, 86 dribblingu. I zobaczcie na jego physical i defensywę. Niesamowite to jest teraz. McGiddy 92 pace'a, prawie 80 strzałów. Oj, to może być teraz naprawdę fajny meczyk. Aczkolwiek powiem wam, że czasem jest tak, że jak dacie soczek, to gra wam się jeszcze gorzej niż właśnie bez niego. No dobra, zobaczmy skład mojego drugiego przeciwnika. Tak to się prezentuje praktycznie, tak jak mówiłem, to są bardzo podobne składy. Z tym, że u mnie teraz jest soczek, no i oczywiście te karty mają kolor zielony. Ale znowu 4-3-3-4 wariant. Bardzo popularna formacja właśnie widzę w tym turnieju. Ale ja ogólnie ostatnio właśnie nie potrafię grać formacją 4-3-3. Jak dawniej, w poprzedniej FIFA to była moja ulubiona formacja, tak w tej FIFA totalnie nie potrafię nią grać. Nie wiem, jakie są wasze opinie na temat formacji 4-3-3 różnych wariantów w tej FIFA, ale u mnie to akurat no, w ogóle się nie sprawdza. No, trafię to pod poprzeczkę. Od poprzeczki, ale by była bomba! Pierwszy strzał na bramkę, interwencja bramkarza mojego przeciwnika, ale nie mogę coś się tutaj przedrzeć. Znaczy pierwszy strzał, tam była jeszcze poprzeczka, ale pierwszy taki może... Oj, celny, może tak powinienem powiedzieć. To powinna być bramka, ale to porobił. 1-0, 15 minuta spotkania. Znowu ta cieszynka. Wiecie dlaczego ją robię? Po prostu chcę jak najszybciej pomijać powtórkę i dlatego naciskam ciągle strzał albo podanie i ta cieszynka wtedy się automatycznie robi. Muszę o tym zapamiętać, żeby robić inne cieszynki, bo pisali się już mi o tym nieraz. Zobaczmy, McGiddy. McGiddy, zajście do środka, McGiddy. McGiddy dalej przy piłce, ajajajajaj. Ale piękne podanie, ojojoj. Jeszcze tutaj zobaczcie, no właśnie nie tu, przed polem karnym. Wybiegał tam fajnie tak mój zawodnik, do niego chciałem podać, no ale niestety FIFA zdecydowała, że to będzie podanie w inne miejsce. Dobra, końcówka pierwszej połowy. Zobaczmy, jakby to rozegrać. Aj, chciałem wysunąć tam przed pole karne i uderzyć. McLean jeszcze dopadnie do piłki. Na spokojnie postaram się rozegrać. I może strzelić jeszcze jedną bramkę. Aj, zablokowane to podanie. Już ta klepka jednak przesadzona. Chociaż nie, myślałem, że jeszcze to przejmę i uderzę na bramkę. Dobry jest mój przeciwnik, to muszę przyznać. Naprawdę gra dobrze. Pomimo tego, że mam pełno zawodników nabustowanych, w zasadzie cały skład przecież, to koleś sobie radzi. No, może teraz, zobaczcie jaka fajna okazja na strzelenie bramki. Chciałem tam właśnie wysunąć, o, do tego zawodnika. Będzie jeszcze strzał, obronił. Może spróbujmy to wrzucić na długi słupek i strzelić z boniaka. Mówiłem, to tak działa w tej FIFA, że to jest niesamowite. Nie wiem dlaczego właśnie tak mało osób gra w ten sposób. No ja bym nie potrafił tak biegać cały mecz i wrzucać. Ale wiem o tym i czasem staram się to wykorzystać po prostu. To jest do środkowania na długi słupek. Ale go przepchnął tutaj, ma sam na sam sytuację i to jest bramka 2-1. No nie spodziewałbym się, że tak zmasakruje mojego środkowego obrońcę Long. Przy tym podaniu prostopadłym.
Nawet nie spodziewałem się, że tam dojdzie do tej piłki mój zawodnik jeszcze. Taki strzał totalnie z tyłka, że tak powiem, longa, w ogóle nieprzygotowany. A wyszło z tego coś naprawdę fajnego, oprócz tego słupka, bo powinna paść bramka. Gdyby mój zawodnik, to był chyba Holahan, lepiej przymierzył, to naprawdę mogłoby być groźnie. Zobaczmy jeszcze teraz, kolejna dobitka będzie, czy dośrodkowanie. Myślałem, że samobój tak prosto w okienko, jakby sobie wpakował piłkę. To by były jaja dopiero. No, McCarthy, skończ to, McCarthy, ale to była torpeda. Mamy 3-1, 85 minuta spotkania i tutaj raczej nic złego się nie stanie. No i wynik końcowy to 3-1 dla mnie. Zobaczcie na statystyki sobie. Dwa strzały celne tylko mojego przeciwnika, z czego padła jedna bramka. Posiadanie piłki tym razem po mojej stronie, więc idziemy grać półfinał. Zobaczmy na skład naszego przeciwnika w półfinale. A oczywiście tutaj raczej niczym nas nie zaskoczy. Tym razem gram bez soczków. Chciałem przetestować w jednym spotkaniu, jak się będzie grało. Patrzcie, myślałem, że to kurczę. Pomyliło mi się, myślałem, że na lewej obronie nie ma zawodnika z Irlandii, ale to jest też Irlandia, tylko ta druga. Słuchajcie, jeszcze tak jedno słowo dotyczące UFC. Wiem, że jesteśmy w FIFA, ale dzisiaj wieczorkiem na live będę zaczynał karierę UFC, także jeśli ktoś chce sobie wbić, pooglądać, no to bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście na drugim kanale będzie potem archiwum z tego wszystkiego, co się dzisiaj działo. Także wracając też do soczków, no jedno spotkanie można spróbować, ale grać więcej to się raczej nie opłaca, bo jeden taki soczek kosztuje 3,5 tysiąca, więc przeliczcie sobie, ile na cały skład trzeba wydać. Oj, to jest rzut karny, tak, to jest rzut karny, McLean faulowany i mamy 17 minutę spotkania i szansę z tego stałego fragmentu gry, mógłbym powiedzieć, ale 11, po prostu 11. Zobaczmy, kto ma najlepsze tutaj strzały z rzutów karnych. Long 78, czy on ma najwięcej? 78 ma też Holahan, ale niech to będzie long. No i zobaczmy, mocny strzał w lewy róg, obronił, ajajaj. No, może teraz zobaczmy jeszcze, jak tą piłkę rozegrać. Właśnie tak się zastanawiałem, bo obrońca był przyklejony do mnie centralnie praktycznie. O, piękne podanie McGiddy, brawo. Gdzie fajna kontra, tylko co ja tutaj mogę z tego zrobić? Zobaczmy, McGiddy, zejście do środka, jeszcze wysunięcie. No i patrzcie, dlaczego te podania są takie dziwne? Chyba że jeszcze Long tutaj coś zrobi, ale nie, no on się nie przepchnie. Pięknie, McLean, tu jeszcze wysunięcie. Aj, zablokowany ten strzał, będzie rzut rożny czy nie? Jeszcze złapał piłkę. Nawet rożnego nie ma, jest koniec pierwszej połowy. Zobaczmy sobie na statystyki. Zero celnych strzałów po stronie mojego przeciwnika, ale posiadanie piłki ma lepsze. Natomiast u mnie trzy strzały, dwa celne. Jeden i drugi longa? Nie, Ireland i long po jednym. No nie, moje demony prędkości na obronie teraz nie wyrobią za nim. Łap to bramkarz! Patrzcie, zamiast się rzucić normalnie, złapać rękoma, to nie wiem, co on chciał zrobić, naprawdę. Zobaczcie jeszcze raz na powtórce, o ile będzie powtórka, ile nie pominie. No patrzcie, on by to złapał normalnie. To jest jego pierwszy celny strzał na bramkę i od razu gol. No, czy będzie bramka? Holahan, zejście na lewą nogę, na jego lepszą. Ale to zmieścił, 1-1, 63 minuta gry. Wracamy do meczu, że tak powiem. Po tym prowadzeniu 1-0 mojego przeciwnika mamy wyrównanie. I teraz pora strzelić drugą bramkę. No i jest druga bramka. Mówisz, masz, proszę bardzo. I mamy w 65 minucie już prowadzenie 2-1. Jaki fart teraz poprzeczka. Szamanie metalowych prętów, dziękuję ci za to. Aj, mamy 2-2. 78 minuta, wyrównanie. Ajajaj, główka ładna, bardzo ładna główka, dobrze to dośrodkował, ale w ogóle on był niekryty, także moja obrona niestety nie wyrobiła. Jak wiecie, dwóch środkowych obrońców, bestie, demony prędkości, jak już to zauważyliście pewnie w tym składzie, po 30, po 40 pace'a, także z tym jest największy problem w tym składzie, no ale trzeba grać dalej. O, ale go sfaulował teraz, będzie rzut wolny w 84 minucie, dobra odległość, by pokusić się o fajny strzał, zobaczmy. Wart tutaj podchodzi do tego wolnego, ale to nie on będzie strzelał. Niech to będzie Holahan. Zobaczmy, lewa noga, Holahan. Słupek. No i mamy dogrywkę po regulaminowym czasie gry 2-2, także pora teraz na dodatkowe 30 minut tego spotkania. Oby nie zakończyło się karnymi, bo jednak karne to jest loteria.
No i zobaczmy. Wiecie co, teraz żałuję, że nie ustawiłem sobie żadnych fajnych zmienników, bo teraz by mi się przydali. No może to jest... O, ale faul! Miałem powiedzieć, że to jest dobra okazja, żeby strzelić bramkę, ale kolejny faul mojego przeciwnika, może jakaś czerwona, panie sędzio, w końcu się nazbiera. Czyżby gol? Ja pierdziele, 113 minuta spotkania. Hulahan, lewa noga i przegrywam 3-2 w dogrywce. Jeszcze chyba dostanę czerwoną kartkę za to, że wyciąłem gościa, który grał na czas? Nie, nie ma nic. A jeszcze na czas gra, co za... No nie, no drugi faul. Nie mogę wyjść z tego narożnika. No co za typ. No nie wierzę po prostu, oddawaj tą piłkę. Jak to zrobić teraz, żeby go nie sfaulować? Patrzcie, no nie mogę mu odebrać piłki. No nie mogę, naciskam normalnie odbiór piłki i mój koleś stoi za nim. No dobra, niech sobie gra na czas. Od kiedy strzelił bramkę, wychodzi mu to bardzo dobrze. Teraz jeszcze mi oddał piłkę za darmo, awansuje dalej, brawo dla niego. No i koniec meczu. Niestety porażka, szkoda, naprawdę szkoda w półfinale przegrać i to w dogrywce, ale robiłem co mogłem. Niestety, tutaj to już w ogóle nie komentuję tego, dlaczego bramkarz to zrobił w ten sposób, zamiast się rzucić normalnie. Porażka i tyle. No i to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie lajka. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, aby być na bieżąco. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się, na razie i piona.